przedstawię wam teraz taki krótki filmik, który przygotowałem tutaj specjalnie na tę okazję. Jest to zbiór taki, powiedzmy, autorski nagrań, których dokonałem razem ze swoją dziewczyną, będąc na takim wyjeździe, takiej podróży przez Europę w ramach właśnie projektu takiego centrum, który na celu miał stworzenie filmu dokumentalnego pokazującego, jak ruch Cygnus wygląda do tej kuchni, bo zawsze widzimy, prawda, końcowe projekty, czyli te materiały, publikacje, te na przykład ulotki, czy inne materiały promocyjne, natomiast mało możliwości zobaczyć tego, jak to wygląda od kuchni, więc postanowiłem połączyć tak jakby swoją działalność związaną z ruchem Zeitgeist z takim marzeniem, które miałem już upływem lat właśnie przejechania się po Europie. Stworzyliśmy stronę internetową tego projektu, zacząłem rozmawiać z ludźmi z Zeitgeista, z różnych chapterów europejskich i prosić ich o możliwość odwiedzenia ich, przespania się u nich, zobaczenia jak działają i pofilmowania ich i zrobił się z tego właśnie taka podróż, która trwała 2 miesiące. Zwiedziliśmy 16 krajów i przejechaliśmy 14,5 tysiąca kilometrów. Wszystko to, że tak powiem, na barkach Zeitgeista i własnych, czyli jeździliśmy z Tomem. Tu jest nasze. Rozpoczęliśmy zupełnie na ślepo, można powiedzieć, ponieważ nie mieliśmy na to żadnych funduszy, podróżowaliśmy z Tomem. Praktycznie to jest cały rok. Pod koniec tylko nam trochę pomogli ludzie z kapteltem skandynawskich i niemieckich, ale to był nasz główny środek transportu. Przy okazji spotkaliśmy mnóstwo ciekawych ludzi, bardzo ciekawe rozmowy mieliśmy i zwiedziliśmy niesamowite tereny. Podróżowaliśmy w czasie przestrzeni. Tutaj odwiedziliśmy Słowację. Tam mają taką oto przestrzeń. Jest to, jak oni nazywają, to taki Cyclist Headquarters, w którym mają siedzibę taką na konferencje, miejsce, gdzie mogą pracować, mają też swoje własne studio nagrań, gdzie nagrali dubbing do filmu Cyclist Moving Forward i pracują tam po prostu niemalże cały czas. Mają tam mieliśmy takie spotkanie międzynarodowe, jak widzicie, było wiele krajów. To jest ja, psycholog, który jest właścicielem tego miejsca i udostępnił między innymi Andrzejowi oraz to jest Peter, oni są ze Słowacji, ale się reprezentują Czechy. Tu jest Federico Pistone, który jest z Włoch. Wtedy był takim koordynatorem, a ostatnio napisał książkę bardzo ciekawą. Roboty ukradną, czyli praca, ale to ok. Zapraszam, żeby zobaczyć ją. Tutaj jest Emilio oraz Lorena. Oni są z Hiszpanii też na stopa. Przyjechali całą tą drogę aż do Słowacji. A tutaj ludzie jest z Austrii. No i oczywiście my. Mieliśmy bardzo długie spotkanie. Naprawdę cały dzień na nie poświęciliśmy. I to było pierwsze takie naprawdę duże spotkanie ludzi z różnych krajów w Europie. Naprawdę niesamowite doświadczenie, bo mogliśmy zobaczyć, że zmagamy się z tymi samymi problemami i mamy te same pomysły. Tutaj na przykład byliśmy w Austrii, czekaliśmy do Toma, który tam jest głównym takim koordynatorem i pomogliśmy mu w stworzeniu takiego banera reklamowego jako takiego, powiedzmy, aktywizmu naszego i austriackiego wspólna współpraca. Jak widzicie, trwało to 2 dni, ale naprawdę dobrze się bawiliśmy. No i tutaj w grande finale mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego banera przyjeżdżającym w Polsce. Jako treść tego banera brzmiała niemiecku i spowod. W niemiecku oznacza to, czy poruszasz się naszym. Jak może wiecie, nazwa trzeciego filmu Cyprus właśnie nazywa się Mówi Spowod, czyli Idąc Naprzód. Następnie chciałem wam pokazać, jak wyglądają inne miejsca, inne
spotkania. Tutaj mieliśmy okazję być w Norwegii, na które też zjechali się ludzie z całej Norwegii. Tam było naprawdę sporo osób. Dokładnie, Stina Jakob, która jest główną koordynatorką, zrobiła coś niesamowitego. W tej firmie, która zajmuje się przewozami, statkami i promami, pomogła nam znaleźć za darmo zasponsorowaną przez tę firmę kajutę oraz przepłynięcie się z kopalni do osób. Bo nie mieliśmy pojęcia, jak się dostaniemy tam, ponieważ tam wszędzie są fiordy, prawda, woda. A ona sprawiła, że było to możliwe. I ludzie właśnie z Norwegii pokazali, że nawet takie rzeczy jak przejście wielkiej wody nie jest problemem, nawet jeżeli się nie ma na to funduszy. A przy okazji pokazali nam, jak organizować spotkania, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, duże spotkanie. I przygotowali kilka projektów, które też tutaj Wam za chwilę pokażę. Tutaj było spotkanie. To jest spotkanie ze samego Sampo. Jest to spotkanie, które swoją tradycję ma w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie, mieszkańcy danego terenu spotykają się po prostu, żeby dyskutować na temat problemów swoich lokalnych. I w Polsce właśnie to jest organizowane. It's really great to see so many people over here with an interest in the Ideas for Zionist movement. It's great to see this awareness and already present methods of communicating about the system. The base structure of what we're faced with is what's at fault. And it's very hard to get down to that level without people cutting you off and relating it back to one of the systems that are way above it. Tutaj jesteśmy w Danii, gdzie też grupa tutaj też ma akurat konekcję z właścicielem tego baru, więc mogło się spotykać po zamknięcia na całym terenie dla siebie. I byli właśnie przed organizacją tego Zegry Media Festival, tego artystycznego wydarzenia. Było takie troszeczkę odwrócenie całego tego schematu, który zazwyczaj widzimy na ulicy.
głównie tutaj w ruchu też zaprezentowali taki mały, spontaniczny taśmo z zastygnięciem miejscu. Też bardzo mała i prosta rzecz, a przyciąga uwagę i sprawia, że ludzie wszystkich nawet też przystaną, może wezmą notkę, które się zainteresują. Ludzie w ruchu Zajdzień na Słowenii założyli sobie towarzyszenie, które zaczęło się dłuższy czas, czyli takie wytłumaczenie na słoweński słowa Zajdzień. I tam też starają się takimi nieco bardziej tradycyjnymi, czy takimi systemowymi metodami działać, pozyskiwać lepsze fundusze na to działanie. Plus są bardzo dobrze zorganizowani w ogóle, tutaj chciałem Wam przedstawić właśnie ich takie wydarzenie, które było chyba największym wydarzeniem. Ponieważ mają dostęp do drukarni, do takich źródeł produkowania materiałów, byli w stanie wypuścić bardzo dużo tych rzeczy, które tutaj widzicie. To wszystko, co tutaj jest, poza polskimi ulotkami, to są właśnie materiały, które zebraliśmy podczas tej podróży. Chciałbym, żebyście sobie przejrzeli. Jeżeli widzicie, że jest dużo jakichś materiałów, możecie sobie, jak pani zwróciła, ta pokazkę, będziecie sztuki, to może zostawmy dla podobnych. Ugo także gra w zespole, tak jak właśnie pytałeś. Jeden z zespołów, który w jakiś sposób próbuje też tej idei Zeitgeista, czy przynajmniej wpisuje się w duchę swojego życia właśnie. No. I co jest ciekawe w tym wydarzeniu, to to, że jeżeli ktoś z nas był w Indianie, to jest główne miejsce, w którym w ogóle można być w Indianie. To są takie najbardziej turystyczne, najbardziej centralne punkty, gdzie mieli rozstawione takie stepy z ciekawymi kątami na temat świata, gdzie mogli porozmawiać z ludźmi, zostawić im te ulotki, te płyty. Przeczytałem właśnie bardzo różnicy w większości reagowali bardzo pozytywnie. Ludzie byli żywo zainteresowani tym, żeby z nimi rozmawiać. To też bardzo, wydaje mi się, mnie zmotywowało do tego, żeby też nie bać się tak wychodzić do ludzi, bo nikt z nas tutaj, jak jesteśmy, nie jest profesjonalnym mówcą, nie jest profesjonalnym artystą, tym się nie robi człowiek. Tego wszystkiego trzeba się nauczyć i ponieważ mamy tą strukturę taką rozproszoną, też nie ma dyrektyw od góry zrobić to tak. Wszystkiego uczymy się poprzez wymianę informacji między sobą. Wszystko musimy jakoś przetestować, na przykład też inna forma aktywizmu takiego publicznego. Ale działa to już od 2008 roku, raczej przybywa już do roku Zajdzień niż do ich ubywa. Tutaj oczywiście zdarzają się rotacje, ludzie stają się uwikłani w problemy, w pracę, w rodzinę, lub też po prostu nie widząc jakichś konkretnych rezultatów, które no, nie mogą tak szybko naleźć, gdzieś tam starają się zepchnąć tą całą ideologię na jakiś późniejszy plan. Ale mimo wszystko na szczęście i w Polsce, i we wszystkich innych krajach, tych, którzy cały czas przybywa, to, że powiedzmy tutaj wy jesteście, też jest tego jakimś tam wyrazem. Tutaj jest potrzeba na chwilę, to jest Norwegia. Mieliśmy obok tego budynku, który mam opowiedziane siebie, swoje stoisko. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jesteśmy w tym dokładnym miejscu, w którym miesiąc wcześniej Brejki przesadził pompę. To było w ogóle bardzo ciekawe, że mogliśmy ze swoimi ideami, ze swoją informacją dotrzeć do ludzi właśnie w tym samym miejscu, które było tak negatywnie naładowane, tym co się wydarzyło w sumie kilkanaście czy tam
kilka tygodni wcześniej. Więc mam nadzieję, że jeżeli można tak powiedzieć, jak my przyczyniliśmy to też troszeczkę w tamtym miejscu. I tutaj na zakończenie tego całego wydarzenia wspomnianie namiot, który jest też jednym z koordynatorów, zapowiedział film, który nazywa się Future by Design, czyli projekcją przyszłość, który jest dostępny na internecie i przedstawia też ideę właśnie gospodarki opartej na zasobach. Mogliśmy go obejrzeć na żywo z projektora jako takie podsumowanie tego wieczoru. I pokażę wam jeszcze taki bardzo króciutki, dosłownie 3 minutowy fragment. To, co teraz zobaczycie, to są dwie bardzo ciekawe postaci, które spotkaliśmy na naszej drodze właśnie z ruchu Cypress. Jeden nazywa się Alvaro i jest Hiszpanem. Mieszka w takiej oto przestrzeni, trochę poza miastem, to jest właśnie Alvaro, gdzie uprawia swoją własną żywność, to są, o czym mówi Ben Martin. Zbiera własną wodę, tworzy sobie tak jakby taki pasywny dom, w którym nie musi niczego z zewnątrz brać, ale co jest najważniejsze i najciekawsze, to, że Alvaro, ten taki niepozorny człowiek, bardzo spokojnie mówi, ale bardzo ciekawie, ma coś takiego. Jeżeli dobrze pamiętam, jeden rzędnikiem na razie, to znaczy to, co się dzieje w tych słoikach, jest to proces tworzenia tlenku niklu, który normalnie do kupienia jest bardzo drogi, a on wynalazł, czy stworzył tę metodę, czy odtworzył tę metodę, po to, żeby wyprodukować tę substancję, która stanowi podstawę do takiego specjalnego typu baterii, które może nie są tak wydajne, jak te najnowsze baterie, które mamy w telefonach czy w akumulatorach samochodowych, ale mają ważną cechę. Są praktycznie niezniszczalne. Bardzo ciężko jest je zniszczyć poprzez rozładowanie czy przeładowanie. I on tak jakby pracował na tym, żeby tworzyć te baterie. Mówię o tym dlatego, ponieważ troszeczkę później, bo w kilku krajach spotka się tego człowieka, Etienne. On pochodzi z Holandii, który za to zajmuje się tworzeniem turbin wiatrowych z wykorzystaniem starych pralek. Bierze sobie taką pralkę, trzyma i próbuje ją z tych części, z których ona jest zbudowana, czyli z obudowy tworzy śmigła, z tego silnika poprzez przełożenie okablowania tworzy dynamo. I tworzy normalnie turbiny wiatrowe, które można sobie zamontować na dachu i będą produkowały prąd. Także już te dwa projekty jakby połączyć, stanowią niemalże kompletną taką instrukcję, jak stworzyć sobie dostępność energii, może w małym zakresie, ale Etienne rozmawiał z przedstawicielami rządów, nie będę w którym kraju afrykańskim, żeby udostępnić im tą wiedzę i sprawić, że będą mogli coś takiego robić, czyli powiedzmy w jakimś kraju europejskim zbierze się grupa ludzi, która za bezcen odkupi zużyte pralki i wyśle je do Afryki, a oni już sobie tam będą sami mogli z tego wytworzyć maszyny, które będą im zasilać ich lodówki, światła do czytania w nocy i inne sprzęty elektryczne. Także nie jest to wszystko, co spotkaliśmy po drodze podczas tej podróży. Tak jak mówiłem, to były ponad 2 miesiące i nie da się tego nawet opisać, ale w takiej skróconej formie chciałem wam pokazać, że tam wszędzie są tacy sami ludzie jak my, którzy też mają swoje pomysły i są naprawdę jednymi z najciekawszych ludzi, jakich w życiu spotkałem. I teraz Łukasz podnam o